Witam Państwa. Tematem dzisiejszego webinarium są protokoły zarządu i rady nadzorczej w spółkach. W spółkach przede wszystkim akcyjnych, ale także powiem o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz o prostej spółce akcyjnej, a to wszystko w kontekście zapowiedzianych zmian w kodeksie spółek handlowych. Ten projekt został już ogłoszony, został poddany pod konsultacje publiczne. Nie wiem, jak to rozumieć. W każdym razie wymaga on bardzo wnikliwego przedyskutowania przez praktyków, dlatego że odnoszę wrażenie, że był pisany w pewnej części przez urzędników. Ale kiedy mówię o webinariach na temat protokołów zarządu i rady nadzorczej, czasem słyszę takie lekceważące komentarze: oj tam, no co to takiego, protokoły, rzeczy błahe. Nieprawda. Protokół nie jest rzeczą błahą i ja tutaj używam określenia, że protokół zarządu albo rady nadzorczej jest jak czarna skrzynka w samolocie. Kiedy w spółce zdarzy się coś niewłaściwego, kiedy pójdzie coś nie tak, jak powinno, te protokoły są badane z równą skrupulatnością, jak eksperci, prawdziwi eksperci od wypadków lotniczych, badają czarne skrzynki. I żeby nie być gołosłownym, przytoczę kilka przykładów. Będę mówił dzisiaj między innymi, bo to jest polska praktyka, to dotyczy nas wszystkich, o fałszerstwie protokołu przyjęcia uchwały Rady Nadzorczej w spółce Optimus. Głośna sprawa, proces zakończony surowym wyrokiem. Ale mamy też rzeczy bardziej aktualne. Właśnie prawdopodobnie pójdzie do więzienia prezes, albo nie tylko prezes, były w każdym razie prezes wielkiego banku Barclays. To jest jeden z największych banków brytyjskich. Na całym świecie spotyka się jego oddziały, błękitne, charakterystyczne logo. Chodzi o to, że w roku 2008, kiedy wybuchł globalny kryzys bankowy, Barclays przelewał miliony do Kataru. Bez uzasadnienia merytorycznego. Kiedy sprawą się zainteresowano, odesłano do ogólnej wiedzy, jaką posiadała Rada Nadzorcza, ale z dokładnej analizy protokołów Rady Dyrektorów Banku Barclays wynika, że tam w ogóle na ten temat nie było słowa. Sprawa trwa przed sądem w Londynie, Old Bailey, i może skończyć się jednym z najbardziej spektakularnych wyroków w historii ładu korporacyjnego. Inna sprawa toczy się w Stanach Zjednoczonych. Badane są bardzo skrupulatnie protokoły Rady Dyrektorów General Electric, jednego z największych, najpotężniejszych światowych koncernów, a chodzi o to, że brytyjski fiskus uważa, iż General Electric, kiedyś uważany za bardzo przyzwoitego podatnika, ale Brytyjczycy zmienili zdanie, że General Electric naciął brytyjskiego fiskusa na miliard funtów sterlingów. To są duże pieniądze, zwłaszcza w pogrążonej w kryzysie Wielkiej Brytanii. Czyli będę mówił dzisiaj nie tylko o sprawie, która ma jakieś tam znaczenie formalne, ale ów protokół Rady Nadzorczej albo zarządu w spółce handlowej, gdzieś tam w tle pobrzmiewa łańcuchami i kryminałem. Protokół jest obligatoryjny, to znaczy organ spółki handlowej obligatoryjnie protokołuje swoje uchwały. Ale jest tutaj na slajdzie zaznaczony wyjątek. Wyjątek dotyczy jeszcze
zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. No po prostu 20 lat temu, kiedy uchwalano kodeks spółek handlowych, zapomniano o tym. No uważano, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to są takie malutkie spółeczki, to się nie ma co przejmować, nie ma co formalizować, tam jest osobista kontrola wspólników, ale świat się zmienił. Zmienił się polski rynek kapitałowy, zmieniły się spółki handlowe. Wiele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na polskim rynku ma potężne kapitały, po wielokroć większe od niejednej spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych. A więc należy jednak przyjąć zasadę protokołowania także zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i w tym kierunku zmierza nowelizacja, zapowiedziana nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Czy protokół to formalność? No wydawałoby się, że tak, no to jest formalność, ale formalność, do której należy przywiązywać dużą uwagę, ponieważ jak powiedziałem już, wyroki bywają surowe. Zawartość protokołu jest regulowana bardzo szczegółowo przepisami. Nielicznymi. W obecnym kodeksie spółka akcyjna ma przepis dotyczący protokołu zarządu i przepis, który oznajmia, że do protokołów Rady Nadzorczej odnoszą się te same wymogi. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością te wymogi są mniejsze i tu nastąpi bardzo daleko idąca zmiana. Jeżeli zostaną przyjęte uchwały, nowele kodeksu spółek handlowych w proponowanym brzmieniu. Co należy protokołować? Otóż kiedy ja zadaję to pytanie na spotkaniach, warsztatach z udziałem żywym, fizycznym uczestników, no wszyscy patrzą zdziwieni, co za pytanie, co należy protokołować. Wiadomo, proszę pana, należy protokołować posiedzenie. Nieprawda. Nie należy protokołować posiedzenia. Bo kiedy zapytam, co to znaczy protokołować posiedzenie, to słyszę, no przecież tam jest dyskusja, jeden powie to, drugi powie tamto. Ja na to mam ochotę zacytować piosenkę Kuby Sienkiewicza. Każdy powiedział to, co wiedział, 3 razy wysłuchał dobrze mnie, wszyscy zgadzają się ze sobą i będzie dalej tak, jak jest. No i później jest, co ja tu robię. Tak. Więc nie protokołuje się posiedzeń. Z wyjątkiem jednym, o którym z obrzydzeniem wspomnę. Protokołuje się uchwały. Uchwały i istotne okoliczności ich przyjęcia. A więc uchwała jest ważna. Nie dyskusja. Dyskusja to są rakiety woda-woda. Ktoś coś mówi, ktoś coś powie, ktoś się zgodzi, ktoś coś chrząknie. A później mielibyśmy się zastanawiać nad protokołem zawierającym stenogram, albo tylko omówienie tych głosów dyskusji i wróżyć z tego jak susów do kawy. Gdzieś tam zanotują, że Rada przyjęła do wiadomości, albo przyjęła do aprobującej wiadomości. To nic nie znaczy. Jeszcze nigdy nie czytałem, żeby Rada przyjęła coś do dezaprobującej wiadomości. Nie, proszę Państwa, to co się tam powie, nie ma znaczenia. Liczy się, jak kto głosuje. Liczy się treść uchwał i ważne okoliczności dotyczące przyjęcia tej uchwały, o czym już wspominałem. A więc co należy protokołować? Po kolei zadaniem protokołu jest stwierdzenie w sposób bezsporny treści uchwał, formalno-prawnych aspektów przyjęcia tych uchwał w celu ustalenia stanu prawnego, jaki został stworzony w danej spółce w wyniku uchwały oraz odpowiedzialności członków organu, tych,
którzy uczestniczyli w procesie głosowania. I to jest istota rzeczy. To powinno być w protokole. Już przepisy kodeksu spółek handlowych dosyć precyzyjnie wyliczają krok po kroku, co powinno tam w protokole się znaleźć. A więc po pierwsze, ten artykuł 376, który dotyczy zarządu, ale odnosi się per analogiam do Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej, zaczyna się od krótkiego zdania. Uchwały zarządu są protokołowane. Tak samo protokołowane są uchwały Rady Nadzorczej. Tak samo protokołowane są uchwały Walnego Zgromadzenia, chociaż w innym trybie. Dlatego, że uchwały Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej protokołuje notariusz. My to widzimy na walnych zgromadzeniach spółek publicznych. Ale tak samo jest w spółkach niepublicznych. A więc tam już te przepisy dokładnie, co należy zaprotokołować, znajdą się nie w kodeksie spółek handlowych, a w prawie o notariacie. Tam się zdajemy na wiedzę i czujność notariusza, a rejent jest, jak wiadomo, osobą zaufania publicznego. Więc możemy dzisiaj darować sobie protokoły walnych zgromadzeń. Natomiast skoncentrujmy się na protokołach pozostałych organów spółki. Powiedziałem już, że protokół jest jak czarna skrzynka. Do czarnej skrzynki sięgamy, kiedy coś poszło nie tak. I staramy się doprowadzić do ustalenia, co się stało i dlaczego. Ale protokół jest zarazem polem minowym. Bardzo łatwo popełnić błąd. Wydaje się wszystkim, że protokołowanie to żadna sztuka. No każdy kiedyś protokołował. Było zebranie samorządu szkolnego albo szkolnej kasy pożyczkowej, czy tam oszczędnościowej SKO, czy też ktoś protokołował spotkanie w spółdzielni mieszkaniowej albo w spółdzielni mleczarskiej. No to przecież wszyscy wiemy, trzeba zaprotokołować. Trzeba zaprotokołować przede wszystkim wystąpienia. Otóż nie. Trzeba zaprotokołować uchwały. Jeżeli nie ma uchwały, to właściwie posiedzenie się nie odbyło. No bo jaki byłby z niego pożytek? Proszę pamiętać, że przez protokołowanie dyskusji my tylko tracimy czas. Dlatego, że to wyzwala w ludziach niezwykłe zasoby elokwencji. A więc pan Karol będzie długo przemawiał, żeby protokolant zanotował precyzyjnie jego wystąpienia. Ale kiedy przychodzi do zatwierdzenia protokołu, pan Karol zacznie wnosić takie czy siakie poprawki. A już zupełnie oburzy się, kiedy przeczyta w protokole tylko swoje imię i nazwisko, bez słowa pan, który je poprzedza. Jak to? Więc piszemy te durne protokoły, piszemy o każdym pan, pani. To nie ma sensu. Liczą się uchwały. Bo tylko uchwały budują jakiś stan prawny. Czym jest uchwała? No jest jedyną formą działalności Rady Nadzorczej. Nie posiedzenie, bo Rada Nadzorcza może wykonać ogromną część swojej pracy poza posiedzeniem i pracy poza posiedzeniem dotyczy jeden z webinarów, które prowadzę, takich samych jak ten dzisiejszy. Rada Nadzorcza poza posiedzeniem. Inny z kolei to jest Rada Nadzorcza na posiedzeniu, a nie chcę Państwa zanudzać tematami webinarów, trzymam się protokołu. A więc uchwała jest oświadczeniem woli Rady Nadzorczej albo Zarządu. Jest przyjmowana w jakiejś określonej formie. Przede wszystkim ma charakter pisemny. Obligatoryjnie pisemny. Nie możemy się umówić, że jesteśmy w klubie dżentelmenów i uchwały przyjmujemy od tak na wiatr. Mają moc słowną, tak jak umowa słowna może wiązać strony. Ale uchwała powinna mieć bezwzględnie treść
zaprotokołowaną, a więc konkretną szatę słowną i dyskutuje się nad konkretną szatą słowną uchwały. Nie można dopuścić do sytuacji, że długo dyskutujemy, uzgadniamy jakiś proces działania, który należy podjąć, głosujemy nad tym, a później, już po posiedzeniu, ktoś spisze uchwałę, którą myśmy na ślepo przyjęli. Nie przyjmuje się uchwał na ślepo. Nie wolno głosować na ślepo. To nie o to chodzi, żebyśmy podejrzewali kogoś o kanty, chociaż kanty są na rynku kapitałowym żywiołem najnormalniejszym z normalnych, niestety. Boleję nad tym, ale muszę przyznać z ręką na sercu, że jak to głosi dezyderata śpiewana w piwnicy pod bananami, bądź ostrożny w interesach, bowiem w koło pełno jest oszustwa. Uchwały podejmuje się po to w formie pisemnej, żeby oszustwom zapobiec. A więc jest treść, konkretna treść, dyspozycja, którą zarząd albo rada nadzorcza uchwala. Ale należy wskazać też podstawę prawną. Gdyby ktoś miał wątpliwości, na jakiej podstawie prawnej działa zarząd, no to przecież kodeks tę podstawę wskazuje. Zarząd prowadzi sprawy spółki. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. I to czasem bywa wystarczająca podstawa prawna. Należy też określić zawsze datę wejścia uchwały w życie. Czasem datę przyjęcia uchwały jest trudniej ustalić, kiedy ona jest podejmowana w trybie korespondencyjnym poza posiedzeniem, kiedy rozsyłamy projekty uchwał pocztą elektroniczną do członków danego organu i prosimy o jak najszybsze odesłanie odpowiedzi. Tak, nie, wstrzymuje się względem projektu. I wtedy pytanie, czy my czekamy z stwierdzeniem uchwała weszła w życie, aż przyjdzie ostatni mail zawierający głos zaproszonego do głosowania, czy też wystarczy nam, kiedy już większość głosów opowiedziała się za przyjęciem danej uchwały. Ja jestem za tym drugim rozwiązaniem. Nie musimy czekać. Czasem działania Rady Nadzorczej muszą być bezwzględnie natychmiastowe. Bywa. Ja nikomu nie życzę sytuacji w spółce, kiedy rzeczy dzieją się w dramatycznych okolicznościach, z przerażającą szybkością, ale przeżywają coś takiego i nie należy wtedy czekać. No i teraz pytanie zasadnicze. Skoro artykuł 376 KSH przytoczony tutaj we fragmencie powyżej głosi, uchwały zarządu, ale względnie Rady Nadzorczej, są protokołowane, to co zrobić z tym, z tą uchwałą? Czy mamy ją zamieścić w protokole, w środku dokumentu, w pełnym brzmieniu, czy też jako załącznik do protokołu? I teraz ostrzegam, uchwały nie powinny być załącznikiem do protokołu. Nie ma załącznika do czarnej skrzynki w samolocie. Nie można powiedzieć, no w samolocie wszystkie parametry lotu są zanotowane w czarnej skrzynce, ale te, a te parametry lotu to są gdzieś w załączeniu do czarnej skrzynki, tam przylepcem przylepiona jest jeszcze jedna instalacja. Nie, proszę Państwa, uchwały są w protokole, w całości, z załącznikami. Przecież uchwała i tak musi mieć formę pisemną. Kiedyś to był problem, bo trzeba było kancelisty, który będzie przepisywał projekt przyjęty do protokołu obrad, do protokołu uchwał. Ale dzisiaj to jest kopiuj wklej. Trwa 0,6 sekundy. Więc to nie jest żadna fatyga.
mordęga protokołować uchwałę. W załączniku uchwała może się zgubić albo zostać celowo zgubiona, albo możemy sobie uchwałę podmienić, bo przyjęliśmy jakąś uchwałę, ona się nie spodobała, to my raz wycofujemy ten kawałek papieru i wstawiamy inny załącznik. I kto udowodni? No przecież to są trudne sprawy. Kiedy sfałszowano treść uchwały Rady Nadzorczej Optimusa, rzecz polegała na tym, że prezes zarządu poprosił Radę Nadzorczą o niezwłoczne przybycie do spółki w celu powzięcia niesłychanie pilnej uchwały o przeprowadzeniu emisji wtórnej akcji. No to zapisali to na karteczce, że Rada Nadzorcza uchwala wtórną emisję akcji, kropka, a później z tej kropki zrobiono przecinek i dodrukowano tam trzy słowa z wyłączeniem prawa poboru. W ten sposób właściciel największego pakietu akcji zostałby oszukany, bo od tej pory akcjonariuszem dominującym stałby się jakiś dzidek kolegi prezesa. I teraz no, to było na luźnej kartce, dlatego że Rada Nadzorcza nie odbywała formalnego posiedzenia, przyjęła uchwałę de facto poza posiedzeniem, przy spotkaniu się. Chodziło o to, żeby wymóc szybko, szybko, a więc nie korespondencyjnie, gdzie każdy mógłby się zastanowić nad tym, po co ta uchwała. I sfałszowano ją. Trzeba było to bardzo dokładnie sprawdzić. Co ciekawe, służby specjalne, do których się zwrócono, Komenda Główna, Policji, miała tam laboratoria, oni mówili, nie, wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku, tutaj nikt niczego nie sfałszował. Dopiero Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie wykazał oszustwo. A więc nie można dopuścić do tego, żeby uchwały sobie latały na luźnych kartkach, no chyba, że właśnie uchwała nadzwyczajna przyjmowana jest w trybie nadzwyczajnym. Kiedy ja mówię na warsztatach, uchwały mają być w protokole, często ktoś podnosi łapkę i mówi, a u nas jest inaczej, a my to robimy tak. Dobrze, róbcie sobie, aż ktoś pójdzie do więzienia. Jeżeli do więzienia może pójść prezes jednego z największych banków świata, jeżeli kara miliardowa może spaść na potężną korporację, o której wydawało się, że nie ma na nią sił, General Electric, to i na protokolanta, który zaniedbał należycie włączenie uchwały do protokołu, może spaść surowa kara. Protokół stwierdza zatem, że uchwała została podjęta. Protokół stwierdza, jaka uchwała została podjęta. I tutaj ma być bezwzględnie pełna treść uchwały. Ja wiem, że czasem uchwały to jest jedno zdanie. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na taką a taką czynność zarządu. Czasem uchwała to jest długi elaborat, no ciągnący się nawet przez kilka stron, bo to trzeba takie warunki spełnić, takie, są takie warunkowe, różne rozwiązania. Niestety taka uchwała musi być zaprotokołowana w całości i włączona do protokołu. Uchwała stwierdza, protokół stwierdza, przez kogo uchwała została przyjęta. A więc czy było kworum? Jaki był wynik głosowania? Ile głosów padło za? Ile przeciw? Ile było głosów wstrzymujących się? I jak suma tych głosów ułożyła się względem wymogu wymaganej w danej sytuacji większości głosów? No i wreszcie uchwała stwierdza, w jakim trybie
protokół stwierdza, w jakim trybie uchwała została podjęta. I tutaj nie można napisać w żadnym trybie. Żadny tryb, proszę Państwa, to nie w spółce handlowej, gdzie chodzi o pieniądze. Tam musi być porządek. A więc w trybie głosowania jawnego względnie tajnego. Na posiedzeniu bądź poza posiedzeniem. W głosowaniu za pośrednictwem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, bezpośredniego porozumiewania się, gdzie wszyscy słyszą wszystkich i mogą być słyszani przez wszystkich, czy w trybie korespondencyjnym, czy w trybie obiegowym, gdzie jeden egzemplarz uchwały krąży do podpisu pomiędzy wszystkimi uprawnionymi do oddania głosu. To ma być w protokole. To są te elementy, dla których protokół się sporządza. Nie pisze się w protokole, co pan Kazio czy pan Karol powiedział w danej chwili, bo to jest nieistotne. Protokoły powinny zawierać porządek obrad. Bezwzględnie zarząd czy rada nadzorcza, zbierając się na posiedzeniu, mają porządek obrad. Jeżeli obradują poza posiedzeniem, też często wymagany jest porządek obrad, kiedy spraw do omówienia, do przyjęcia uchwał jest kilka. No, jeżeli to jest jedna sprawa, no to wówczas porządek obrad jest prosty. Rozpatrzenie jednej sprawy, przyjęcie jednej uchwały i ewentualnie jakieś czynności organizacyjne. Czym jest porządek obrad? To jest spis zagadnień, jakie powinny zostać rozpatrzone. A zaraz, bo mamy tutaj pytanie. Z tego, co pan powiedział, rozumiem, że podejmowanie uchwał poza posiedzeniem w trybie porozumiewania się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pomocą poczty elektronicznej jest prawidłowe. Chodzi mi o to, czy poczta elektroniczna zalicza się do środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. No to zależy, proszę Państwa, czy ja wysyłam maila do wszystkich uczestników danej społeczności i otrzymuję potwierdzenie, że mail został odebrany przez wszystkich uczestników danej społeczności i każdy z nich mi odpisał. A w każdym razie, gdyby ktokolwiek miał mieć wątpliwości, czy poczta elektroniczna to jest środek bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to przecież równoprawne jest głosowanie korespondencyjne. Poczta elektroniczna może być potraktowana jako głosowanie korespondencyjne. Kiedy mówimy o tym będzie mowa, ale ponieważ w tej chwili jest pytanie, to odpowiem. Więc kiedy... A tutaj nowe pytanie. Uchwały w trybie poza posiedzeniem nie da się zaprotokołować. Jak to nie da się zaprotokołować? Sporządzamy protokół powzięcia uchwały przez Radę Nadzorczą albo Zarząd poza posiedzeniem. Uchwała w brzmieniu, projekt w brzmieniu został rozesłany i uzyskano zgodę uprawnionych do głosowania na rozpatrzenie w trybie poza posiedzeniem. Zgłoszono następujące poprawki, które zostały przegłosowane i przyjęte i ostatecznie przegłosowano finalny tekst uchwały w brzmieniu następującym i tutaj ten brzmienie następuje. Obecni byli imiona, nazwiska wszystkich uprawnionych, nieobecny był ten na ten. Stwierdzono większość głosów wymaganą do powzięcia uchwały i stwierdzono czas, w którym uchwała wchodzi w życie. I da się zaprotokołować. To jest protokół powzięcia uchwały poza posiedzeniem. To wygląda praktycznie tak samo. Ja powiedziałem, nie protokołuje się posiedzeń poza jednym wyjątkiem. W spółce z OO, gdzie ustawodawca po prostu napisał błędnie. Wracamy do
porządku obrad. To jest spis zagadnień, które Rada Nadzorcza ma rozpatrzyć. Niekoniecznie omówić. Czasem można rozpatrzyć bez omówienia na podstawie dokumentacji przedłożonej przez zarząd albo przez Komitet Rady Nadzorczej, albo przez wnioskodawcę i przeprowadzić głosowanie. Ważniejsza jest kwestia, kto ustala porządek obrad. Kiedy ja przewodniczyłem Radę Nadzorczym, wysyłałem przed każdym posiedzeniem projekt porządku obrad. Bardzo szczegółowy, że tutaj nastąpiło rozpatrzenie takiej sprawy, przewiduje po wzięciu uchwały. Czasem nawet, jak sprawa była prosta, załączałem projekt uchwały, żeby krócej trzymać ludzi na posiedzeniu. Na posiedzeniach przewodniczący powinien się zachowywać jak Henryk VIII względem swoich żon. Nie trzymać wszystkich długo. Trzeba obradować, procedować wartko. A więc porządek obrad to jest wykaz spraw do rozpatrzenia, powzięcia uchwał, kto go uchwala. No, jeżeli przewodniczący przysyła propozycję porządku obrad, to Rada uchwala ten porządek. Jeżeli przewodniczący przyśle, zwołuje Radę z następującym porządkiem obrad, raz, dwa, trzy, cztery, i nie pyta Rady o zgodę, to niestety, ale ten porządek wchodzi w życie, bo tak jest skonstruowany nasz kodeks spółek handlowych, że tam, gdzie się zaczyna problem, tam nie ma jasności w przepisach. Ja wiem, że kodeks spółek handlowych nie może być instrukcją prowadzenia spółki. Instrukcją równie szczegółową, jak instrukcja pralki. Zaczynając się od słów, że każde urządzenie elektryczne działa lepiej po włączeniu go do kontaktu. Niemniej jednak nie mamy pełnej jasności, kto ustala porządek obrad. I to jest właściwie kwestia zwyczaju kształtowanego, kultury kształtowanej w danej spółce. Ja mogłem równie dobrze rozsyłać porządek obrad, zwołując radę, zwołuję radę na podstawie takiej a takiej, zwołuję radę na dzień taki a taki, w tym a w tym miejscu, z następującym porządkiem obrad. I tak przecież przed ustaleniem porządku obrad, podobnie jak przed ustaleniem terminu posiedzenia rady, konsultowałem po pierwsze wszystkich członków rady co do terminu, który im odpowiada, po drugie zarząd co do terminu, bo na Radzie Nadzorczej zawsze chciałem mieć wszystkich członków zarządu. A nie, że jest tylko prezes, a tamci pojechali w delegację. Do tego nie można dopuścić. Otóż, proszę Państwa, także pytałem zarząd, jakie sprawy są potrzebne zarządowi, żeby Rada rozpatrzyła i uchwaliła. No i wreszcie trzecie pytanie, które się tutaj pojawia. Pierwsze, co to jest porządek obrad, odpowiedziałem. Kto i jak go ustala? Odpowiedziałem, jak to wygląda, a nie jak przepisy regulują, bo przepisy nie regulują. Ale trzecia sprawa, czy w trakcie posiedzenia Rady Zarządu można zmienić porządek obrad? No i tutaj wielu prawników powie, Jezus Maria, nie, nie wolno. A dlaczego? No bo to byłaby herezja. Grzech. Proszę Państwa, no to są jakieś bzdury. Oczywiście, że porządek obrad można zmienić, można go wyczerpać, można przełożyć część punktów na inne posiedzenie, ale można także wprowadzić punkty nowe do porządku obrad. Skąd się bierze opór? Otóż w starym kodeksie handlowym, który obowiązywał przez długie, długie lata, do roku 2000, od roku 1934, chociaż był w uśpieniu w okresie słusznie minionym, uczestnictwo członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady było obowiązkowe. W związku z czym, jeżeli on przeczytał w porządku obrad, że będzie taka sprawa, taka sprawa, taka sprawa, to mógł powiedzieć, o, to mnie nie interesuje, nie przychodzę do spółki, nie tracę czasu, nie dojeżdżam na posiedzenie, bo tam nie mogą podjąć uchwały,
sprawie nieobjętej porządkiem obrad, kiedy mnie nie będzie. Ale teraz jest inaczej. Od 20 lat jest inaczej. Wprowadzono wymóg kworum na posiedzeniach Rady Nadzorczej. A więc tym samym, jeżeli nie ma dostatecznej liczby głosów, osób uprawnionych do oddania głosu, to nie ma posiedzenia. A jak nie ma posiedzenia, nie ma uchwały. Do widzenia. Możemy sobie pogadać o Maryni, albo ponarzekać na jakość kawy serwowanej w Radzie Nadzorczej przez zarząd. No i tyle. I nic więcej. Czyli wiele statutów przewiduje jakieś dziwne obostrzenia, że w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej albo zarządu nie można zmieniać porządku obrad. Mnie się to nie podoba, no ale przecież nie pójdę na wojnę, bo nie mam należytych ekwipunku, uzbrojenia i tak dalej. Elementem protokołu bardzo istotnym jest lista obecnych. Przy czym zawsze pada pytanie, a proszę pana, a co? Chodzi o tych, którzy są członkami danego organu, czy też zaproszonych. Bo my zapraszamy zawsze dużo osób. Nie, to chodzi o listę osób uprawnionych do głosowania, czyli członków organu. Możecie sobie zapisywać imiona, nazwiska, daty urodzenia i numery telefonów osób zaproszonych, ale przecież one nie uczestniczą w procesie podejmowania uchwał, a całe posiedzenie to jest de facto proces podejmowania uchwał. No więc nie ma potrzeby. Z drugiej strony niektóre rady nadzorcze bardzo sprytnie chcą pokazać, że one pracują z pełnym zarządem, że one zapraszają na posiedzenia specjalistów, że jeżeli się omawia kwestie zarządzania ryzykiem, to jest i risk officer, i dział finansowy, i specjaliści, jakich mamy w spółce, a jeżeli omawiamy sprawozdawczość, to jest cały pion finansowy. I jednym słowem, kiedy dochodzi do zmian zarządu i ten odwołany członek zarządu mówi, no dobrze, ale dlaczego mnie odwołaliście, zrobiliście krzywdę spółce, nie ma nikogo na moje miejsce, my możemy mu powiedzieć, kochany, myśmy poznali dobrze zaplecze kadrowe zarządu i z tego zaplecza wyłaniamy twojego następcę. Ale wpisywanie imion i nazwisk, chociaż kodeks mówi nazwiska i imiona, to tak trochę po bolszewicku, wpisywanie imion i nazwisk osób nieuczestniczących w procedurze głosowania jest czynnością nieobowiązkową. Bardzo często się zdarza, że ktoś otwiera posiedzenie Rady Nadzorczej i mówi, a tu jest lista obecności, puszczam ją obiegiem, proszę się podpisywać. Podpisują się uprawnieni, podpisują się goście, każdy się podpisuje, z tego nic nie wynika. Zwłaszcza, kiedy później tę listę obecności potraktuje się jako załącznik do protokołu. Lista obecnych nie jest załącznikiem do protokołu, jest immanentną częścią protokołu. Jeżeli protokół nie zawiera nazwisk i imion, albo imion i nazwisk obecnych członków organu, nie jest protokołem. Nie można go przyjąć jako dokument stwierdzający podjęcie uchwał. Bo jak powiedziałem wcześniej, protokół to nie tylko stwierdzenie, że uchwała została przyjęta, stwierdzenie, jaka uchwała została przyjęta, ale także przez kogo dana uchwała została przyjęta. Dlaczego? Bo oni ponoszą odpowiedzialność. Przy czym głosowanie przeciwko uchwale nie wyłączy od odpowiedzialności. Od odpowiedzialności wyłączy dopiero złożenie zdania odrębnego, ale o tym dopiero za chwilę. A więc lista obecności ma być w protokole i proszę jej nie traktować jako załącznika. W żadnym wypadku. A więc tutaj dalej cytuję artykuł 376,
376 Kodeksu Spółek Handlowych, że uchwały są protokołowane, protokół zawiera porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków organu, więc zarządu albo Rady Nadzorczej. Z posiedzeń komitetów Rady Nadzorczej nie trzeba sporządzać protokołów, bo oni uchwał nie podejmują. Oni sobie mogą podejmować jakieś tam ustalenia przedkładane Radzie Nadzorczej. A teraz wyniki głosowania. Kiedy jedzie na jakieś zagraniczne spotkanie polski menedżer, to wraca bardzo często zdziwiony i mówi, słuchaj, oni tam nie liczą głosów. Oni tam na walnym zgromadzeniu nie liczą głosów, tylko pyta się przewodniczący, to co? Głosujemy, głosujemy, a podnoszą rękę, machają. Dobrze, no on oświadcza, widzę, że uchwała jest powzięta, dziękuję bardzo. A u nas liczymy głosy bardzo skrupulatnie, powołujemy komisje skrutacyjne. Na cenowalnym zgromadzeniu obsługiwanym przez firmę elektronicznego przetwarzania głosów potrzebna komisja skrutacyjna, to ja nie wiem, ale to nie należy do tematu. Otóż wynik głosowania to jest po prostu stwierdzenie. Uchwała powzięta, nie powzięta. Natomiast tu wymaga się czegoś więcej niż samego stwierdzenia, że uchwała została powzięta i wchodzi w życie. Tu wymaga się zaprotokołowania liczby głosów oddanych na poszczególne uchwały. A więc dla każdej uchwały należy sporządzić następujące dane, zaprotokołować. W głosowaniu uczestniczyło tylu a tylu członków organu. Można dodać, co stanowi kworum, ale można sobie to obliczyć bez protokołu także. Bo przecież kwestie kworum są regulowane kodeksem spółek handlowych i ewentualnie statutem, który może podwyższać wymogi, a nie może ich nigdy obniżyć. Natomiast nas interesuje, co to jest głos oddany. Bo tutaj mamy zapisać liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Głos oddany to jest głos za, głos przeciw oraz głos wstrzymujący się. Głos wstrzymujący się jest głosem oddanym. Ludziom się czasem wydaje, że jak on wstrzyma się w głosowaniu, to jest neutralny jak Szwajcaria. Nie jest ani za, ani przeciw, nie zajął stanowiska. Nieprawda. Głos wstrzymujący się jest głosem przeciw. W świetle polskiego prawa spółek. Tyle, że jest głosem przeciwnym, kulawym. Niepełnoprawnym. Jeżeli ja głosuję przeciwko uchwale na walnym zgromadzeniu, to mogę wnieść sprzeciw. I rejent go zaprotokołuje. A ja później mogę dochodzić w sądzie o uchylenie uchwały albo stwierdzenie niezgodności z prawem. Natomiast jeżeli ja głosuję przeciw na posiedzeniu zarządu albo rady nadzorczej, to ja mogę wnieść zdanie odrębne. A jeżeli ja się wstrzymuję, to ja nie mam ani na walnym zgromadzeniu prawa do wniesienia sprzeciwu, ani na posiedzeniu Rady Nadzorczej prawa do zgłoszenia zdania odrębnego. Po prostu mnie już w tym momencie nie ma. Straciłem uprawnienia, wyrzekłem się ich. Wstrzymując się od głosu, wyrzekam się pewnych uprawnień. A więc należy podać głosów za tyle a tyle, głosów przeciw tyle a tyle oraz głosów wstrzymujących się tyle a tyle. Nie należy na posiedzeniach Rady Nadzorczej spisywać głosów imiennie. A więc pan Karol był za, pani Jadzia przeciw, pani Hania się wstrzymała, a pani przewodnicząca w ogóle nie wiedziała, o co chodzi. Nie. Liczą się tylko głosy, nie osoby oddające te głosy. Głosowanie jawne i imienne jest stosowane na walnym zgromadzeniu w pewnych bardzo specyficznych okolicznościach, o których teraz nie mówię. Czy opisać formę głosowania? Tak. Należy opisać, że głosowanie odbyło się
na posiedzeniu Rady Nadzorczej albo poza posiedzeniem, było za pośrednictwem środków porozumiewania się, telekonferencja, albo pocztą elektroniczną, czyli tryb korespondencyjny, albo obiegowe, tajne, jawne. Ja w ogóle jestem zwolennikiem głosowań jawnych w radach nadzorczych, także w sprawach wyborów przewodniczącego rady czy odwołania członka zarządu. Ludzie, no zmiłujcie się. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze postępowanie, więc nie szukajmy teraz ucieczki od odpowiedzialności poprzez oddanie głosu tajnego. To nam tylko utrudni należyte prowadzenie spraw spółek. A więc piszemy, czy głosowanie odbyło się online, czy obiegowe, czy pisemne. Teraz jest bardzo osobliwa forma, którą ja wyśmiewam, jak tylko potrafię, to znaczy głosowanie za pośrednictwem, głosowanie nieobecnego na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ale ostatnio także na posiedzeniu zarządu, bo ktoś się zakochał w rządzie, w tych nieobecnych na posiedzeniu, głosujących poprzez na piśmie, doręczanym na posiedzenie przez innego członka danego organu. To jest bez sensu. To jest dobra była formuła w połowie XIX wieku. Kiedy nie było środków porozumiewania się, no to należało sporządzić na piśmie, pofatygować się do innego członka organu i poprosić go, żeby doręczył na posiedzenie. I tam dokładnie określić, jak głosuje, w jakiej sprawie. Bo nie może napisać, głosuję tak jak przewodniczący, albo głosuję tak jak Maciek, albo ja w ogóle jestem za wszystkim, cokolwiek będzie. Nie, to się nie liczy, takie głosy się nie liczą. Otóż w dobie łączności elektronicznej, tak jak teraz rozmawiamy, czy ja mówię do państwa, państwo możecie kontaktować się ze mną. W tym czasie wymagać, żeby pisać sobie listy, doręczać je koledzy, kolegamy z nimi jechać na posiedzenie, to jest śmieszne. Ale jeżeli ktoś wykorzysta taką formułę, to należy to zaznaczyć w protokole, bo on się liczy do większości głosów, tylko nie liczy się do kworum. To jest skomplikowana kwadratura koła, dlatego że jeżeli nie ma kworum, to nie ma głosowania. Więc on nie może wykreować swoim listem kworum na posiedzeniu, ale może przyczynić się do określenia większości głosów. Osobliwe. No i wreszcie ważna sprawa, która się pojawia w praktyce polskich spółek, głos rozstrzygający w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki Akcyjnej. To nie jest głos liczony podwójnie. To jest głos rozstrzygający, który liczy się wtedy, kiedy z obu stron pada taka sama liczba głosów. 4 głosy są za, proszę bardzo. 2 głosy przeciw i 2 wstrzymujące się. Czyli jest 4 za przyjęciem uchwały, 4 przeciwko. Jeżeli statut dopuszcza głos rozstrzygający, to w zarządzie tylko prezes, a w Radzie Nadzorczej tylko jej przewodniczący mają prawo oddać głos rozstrzygający. Powiedzieć, ja głosowałem za. Czyli uchwała została powzięta, mimo że miała tylko 4 głosy, ale jest w tej sumie głos rozstrzygający. Oczywiście wtedy, kiedy głosowanie jest jawne, bo przy tajnym głosowaniu to w ogóle głos rozstrzygający traciłby sens, bo skąd my wiemy, że on naprawdę głosował za? No, chociaż teoretycznie ktoś głosuje przeciw, a później powie, że głosował za. Polak potrafi. Szanowni Państwo, kolejny problem dotyczący wyników głosowania. Zdanie odrębne. Oraz zdanie odrębne tutaj napisało mi się na slajdzie dania odrębne. To nie są dania, to nie jest menu, to jest zdanie odrębne. Co to jest zdanie odrębne? No toż jest to oświadczenie stwierdzające, że dany członek organu głosował przeciw
i pragnie wyłączyć swoją odpowiedzialność za przyjętą uchwałę. Uważa, że ta uchwała godzi w interes spółki albo ma na względzie pokrzywdzenie akcjonariusza i dlatego spodziewa się, że przyjdzie pan prokurator, będzie badał dokumentację i by, pan Kowalski złożył zdanie odrębne, no to jego nie będziemy, możemy go przesłuchać, dlaczego, ale nie będziemy go oskarżać o działanie na szkodę spółki. Takie rodzi konsekwencje, chociaż ludzie nie zdają sprawy z tego, że zdanie odrębne może wyłączyć ich odpowiedzialność, dlatego zdania odrębne składane są w Polsce bardzo rzadko, a jak są składane, to ja się spotykam z sytuacjami, że mówią, słuchaj, ale nie zaprowokujemy twojego zdania odrębnego, bo to psuje obraz. Bo nam zależy, żeby później w sprawozdaniu Rady Nadzorczej było napisane, że wszystkie uchwały były jednomyślne. A ty tutaj nie dość, że głosujesz przeciw, to jeszcze zgłaszasz zdanie odrębne. Ale teraz uwaga. O ile do tej pory nie było mowy w kodeksie spółek handlowych o uzasadnieniu zdania odrębnego, czy też umotywowaniu, bo uzasadnienie to raczej dotyczyłoby wyroku, to teraz się wszystko zmieni, ponieważ te nieszczęsne zmiany w kodeksie spółek handlowych przewidują, proszę Państwa, że zdanie odrębne może być zaznaczone w protokole. Wiecie, co to znaczy? Bo ja nie. Bo do tej pory protokołowano zdanie odrębne. Ja mam chyba się znaleźć w protokole. A teraz mówię, można je także zaznaczyć. Czyli możemy napisać, oddano 2 głosy przeciw, ale padło jedno zdanie odrębne. Ale raz tym. Nie piszemy, kto je zgłosił. A co? No to jest fatalne rozwiązanie. W dodatku teraz się przewiduje możliwość, której wcześniej nie było w kodeksie, ogłaszania umotywowania zdania odrębnego. Ja nie wymagałem, nigdy nie radziłem spółkom, żeby w statutach wymagały umotywowania, dlatego że w Radzie Nadzorczej i w Zarządzie, oprócz specjalistów, teraz się te specjalistyczne przymioty bardzo mocno podkreśli w ustawie zmieniającej kodeks spółek handlowych, będzie się mianowicie wymagało od członków organów bezwzględnie spełnienia wymogów płynących z zawodowego charakteru działalności. No a przecież to są często amatorzy. To jest często wujek, ciotki, kolegi, szwagra, delegowany gdzieś do Rady Nadzorczej, żeby sobie zarobił, bo nie ma z czego żyć. Przecież do Rady Nadzorczej nie zawsze i nie wszędzie przeprowadza się kwalifikacje merytoryczne, a teraz nagle wymagamy zawodowego charakteru działalności. Ale od tego zawodowego charakteru działalności i tak zwolniłbym zawsze pracowników wybranych do rady przez zatrudnionych w przedsiębiorstwie spółki. Ja bardzo cenię tych ludzi, jeżeli to nie są zawodowi działacze związkowi, którzy robią dużo szumu, dlatego że im naprawdę zależy na tej spółce. To jest dla nich źródło utrzymania. Ci ludzie z Rady Nadzorczej, te mędrki z Warszawy, krawaciarze, odejdą kiedyś, a spółka ma zostać i dawać pracę pracownikom. Ale jeżeli taki pracownik zgłasza zdanie odrębne, bo mu się nie podoba uchwała powzięta przez Radę Nadzorczą czy zarząd, to nie można od niego powiedzieć, to teraz to uzasadnij merytorycznie. Teraz się nagle pojawia w kodeksie, w propozycjach zmiany kodeksu, to umotywowanie zdania odrębnego, ale ono jest tylko ewentualne. Czyli możesz sobie złożyć zdanie odrębne, możesz sobie je umotywować, ewentualnie,
a my je możemy zaznaczyć. I na tym koniec. To nie jest moim zdaniem dobre rozwiązanie. Jaką zdanie ode mnie ma formę? Otóż do tej pory nie miało formy. Wygłaszało się zdanie odrębne i protokołowano, że członek rady nadzorczej czy członek zarządu, pan taki, taki, zgłosił zdanie odrębne. Można jeszcze zaprotokołować, że stwierdził, iż uchwała godzi w interes spółki. Proszę bardzo. A pytanie kolejne na liście brzmi, bo ja dostaję takie pytania. Ja ich nie wymyślam, bo ja nie jestem w stanie wymyślić czegoś takiego. Czym się różni zdanie odrębne od sprzeciwu nadesłanego później przez nieobecnego na posiedzeniu? Otóż w niektórych statutach ja czytam, że w protokole należy uwzględnić sprzeciwy do uchwał nadesłane później, czyli po posiedzeniu przez nieobecnego. No, oczywiście, że nieobecny na posiedzeniu mógł dopiero później nadesłać sprzeciw. Tylko, że nie ma czegoś takiego jak sprzeciw nadesłany później przez nieobecnego. Nieobecny nie ma racji. Nieobecny traci grunt pod nogami. Istnieje obowiązek obecności na posiedzeniach, obwarowany wynikiem kworum Rady Nadzorczej. A więc nie dajmy się zmylić, że sprzeciwy można nadsyłać później. Jak mnie kiedyś ktoś zapytał, to do kogo należy wysłać taki sprzeciw? Odpowiedziałem mu bez zastanowienia, więc dość głupio, a do króla szwedzkiego. A on równie głupio zapytał, a którego króla szwedzkiego? No wie pan, niech pan pisze do jakiegoś nieżyjącego, żeby temu żyjącemu poczciwcowi nie zawracać głowy. Aha, powiedział i poszedł. Byłem zadowolony z siebie, ale później przestałem, bo to było głupie. No i teraz dochodzimy do jednego z ostatnich wymogów protokołu, czyli podpisy. Mają podpisać obecni członkowie organu, czyli tutaj zarządu, a w Radzie Nadzorczej Rady. Ale kiedy? Kiedy się sporządza ten protokół? Otóż normalnie wygląda to tak. Zbiera się zarząd czy rada nadzorcza. Ktoś protokołuje. Pisze, że ten powiedział to i to, a tamten powiedział, a nie. A ten powiedział to i to. Ja czytam te protokoły, to czasem one mają formę bardzo, powiedziałbym, literacką. I piszą, że pan Karol, nie kryjąc wzburzenia, oświadczył, że a pani Jadzia kategorycznie, tonem stanowczym, ucięła dyskusję. No, widziałem taką firmę, która tak był poetycko nastawiony protokolant. No, w ogóle dlatego jestem przeciwny protokołowaniu dyskusji, bo z niej nic nie wynika. I tak liczy się nie to, coś tam mówił, tylko to, jak głosowały. Znam ludzi, którzy mówią, ale przecież ja zadaję trudne pytania zarządowi na posiedzeniach Rady Nadzorczej. No tak, ale głosuję zawsze tak, jak zarząd chciał. I z tych trudnych pytań nic nie wynika, najwyżej bełkotliwe odpowiedzi. To nie o to chodzi, jakie ty zadasz pytania, tylko jak ty zadysponujesz swoim głosem, który będzie zaprotokołowany łącznie ze zdaniem. No i teraz, kiedy się sporządza podpisy? Na ogół to jest tak, że protokolant pisze, potem się zebranie kończy, na następnym posiedzeniu za miesiąc albo za trzy, bo Rada Nadzorcza działa w różnym rytmie, przynoszą protokół, a tutaj się już zmienił skład Rady Nadzorczej, bo Rada Nadzorcza w Polsce jest jak drzwi obrotowe. Wchodzi się, żeby się rozejrzeć i zaraz się wychodzi. No jaki jest sens takiego protokołu? Uważam, że wykorzystując współczesną technikę, należy protokół pisać po prostu w trakcie posiedzenia i przed zakończeniem posiedzenia przedłożyć go do podpisu, bo później jeszcze będziemy uzgadniać, słuchajcie, to kiedy następne posiedzenie,
a może się spotkamy online za 2 tygodnie, a posiedzenie dopiero za 2 miesiące, a co na to zarząd, a jakie zarząd ma problemy dla nas. No i teraz podpisujemy wszyscy obecni, zanim nas wyrzucą. A czy można odmówić podpisania protokołu? Można, ale po co? No. To jest demonstracja zupełnie absurdalna. Odmowa podpisu nie zdejmuje cię z odpowiedzialności. Jeżeli nie złożyłeś zdania odrębnego, to odmawiając podpisu niczego nie uzyskasz. Żaden prokurator cię nie puści do domu, jak będzie chciał cię ukarać. Oczywiście, jak państwo przejrzycie literaturę, to się znajdą tam mądrale profesorowie, którzy piszą, że jeżeli ktoś odmówił podpisania protokołu, to należy go zawiesić. Gdzie zawiesić? Na ścianie czy na drzwiach? Jego czy jego fotę? Przecież nie ma takich procedur. Nie da się nikogo wykluczyć. Rada nie może nikogo wykluczyć, zawiesić. Nie, może zawiesić funkcji sekretarza rady, ale nie zawiesić członkostwa. No więc najlepiej podpisać na koniec posiedzenia, a nie na posiedzeniu następnym. Natomiast uchwały podjęte poza posiedzeniem. Jak je protokołować? Na bieżąco. Treść uchwały musimy przygotować. Projekt rozesłać. Uzyskać zgodę członków organu na głosowanie poza posiedzeniem. To nie można tak obcesowo rozesłać. Proszę głosować do jutra do godziny 8 rano. Nie. Bo on może odmówić w ogóle uczestniczenia w tym trybie. Głosuje się poza posiedzeniem za zgodą członków danego organu uprawnionych do oddania głosu. A więc protokujemy na bieżąco. Problem jest tylko z podpisami. Jeżeli nie dysponujemy podpisami elektronicznymi, no to uzgadniamy, że podpisze się to przy okazji spotkania fizycznego. Najczęściej są takie pytania. A jak określić miejsce powzięcia uchwały? Bo na przykład w regulaminie Rady Nadzorczej napisane jest, że miejscem powzięcia uchwały jest miejsce pobytu przewodniczącego. A przewodniczący akurat był w Rio de Janeiro na urlopie i stamtąd przez internet kontaktował się z nami. No to co, pisać, że uchwała powzięta w Rio de Janeiro? Otóż proszę Państwa, posiedzenie to klasyczne, to jest jedność czasu i miejsca. Posiedzenie online to jest jedność czasu. Też pozorna, dlatego że możemy przebywać w różnych strefach czasowych i przyjmujemy za punkt wyjścia czas krakowski. Ten obowiązujący w Polsce. Można go nazwać też warszawskim. No, dlaczego nie? Kocham Warszawę. Ale nie jest istotne, gdzie kto przebywa. Przecież online jesteśmy wszyscy razem, mimo fizycznego pobytu w różnych miejscach Polski czy świata. A więc nie określać tego miejsca po wzięciu uchwały, nie zawracać sobie głowy, nie pisać takich postanowień do regulaminu Rady Nadzorczej albo statutu, bo to nie ma żadnego znaczenia. Czy dołączać protokół po wzięciu uchwały poza posiedzeniem do protokołu poprzedniego czy następnego posiedzenia? Nie dołączać. To jest osobny protokół. Jeżeli numerujemy protokoły, to on ma własny numer, jest po poprzednim, przed następnym posiedzeniem. I tak to jest prowadzone. Nie komplikujmy sobie nadmiernie życia. I teraz wracam do tematu, który już dzisiaj parokrotnie poruszyłem. Artykuł 222 Kodeksu Spółek Handlowych powiada, że z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządza się protokół. No i teraz ma być to zmienione
w ten sposób, że do tego protokołu odnoszą się wymogi dotyczące protokołu zarządu. A protokół zarządu, no to jest protokołowanie uchwał, to jest protokołowanie porządku obrad, nazwisk i imion obecnych członków zarządu, liczby głosów oddanych na poszczególne uchwały, a także można także zaznaczyć zdania odrębne. To będzie w tym przyszłym, jeżeli te głupoty uchwalą. A to jest możliwe. Więc nie prorokujemy jednak posiedzenia, bo to jest jakiś kiks ustawodawczy, ten jeden, jedyny artykuł. Ustawodawca, jak tworzył kodeks spółek handlowych 20 lat temu, to bardzo oszczędnie gospodarował pojęciem posiedzenie. Ono się pojawiało rzadko i tylko wtedy, kiedy było konieczne. Na przykład mówi się, Rada Nadzorcza zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy do roku. To nie oznacza, że Rada Nadzorcza ma odbywać 3 posiedzenia do roku. Bo możemy zwołać Radę Nadzorczą online. Tak? Można. Przecież to robimy. I to posiedzenie tutaj się nie pojawiało. A teraz ustawodawca i w tej tarczy nieszczęsnej, gdzie jakieś tam dziwne przepisy przyjął po zmroku, pomroczne już. I w tej propozycji zmiany kodeksu spółek handlowych, to słowo posiedzenie to jest co trzecie słowo tekstu. Oni są zakochani w posiedzeniach, bo to są urzędnicy. To nie są praktycy rad nadzorczych czy zarządu i oni niekoniecznie rozumieją, o co chodzi. Natomiast teraz się pojawiają pytania dotyczące tych elementów protokołu innych niż rakiety woda-woda, czyli kwieciste przemówienia. Co zrobić, jeżeli dyskusja toczy się w języku obcym? No powiedzmy, że mamy w Radzie Nadzorczej Johna. John nie mówi po polsku. No ale członkowie Rady Nadzorczej mówią po angielsku, no to prowadzimy Radę Nadzorczą po angielsku, zamiast uchwały przyjmujemy resolution. Ale protokół musi być sporządzony w języku polskim. No ale John go nie podpisze, no bo nie wie, o co chodzi. W związku z czym należy przygotować dwie wersje językowe protokołu. Ale one muszą być takie same. To jest problem. Z jednej strony jestem ogromnym zwolennikiem umiędzynarodowiania organów polskich spółek. My jesteśmy zamknięci przed światem. Zatrzasnęliśmy przedostatnie drzwi. Z drugiej strony obecność obcokrajowców w organach spółek tworzy nam problemy lingwistyczne. Bo w takiej Holandii napisze się protokół po angielsku i wszyscy go doskonale rozumieją. I woźny sądowy, i sędzia, i prokurator, adwokat oskarżony, i świadek. A w Polsce nie. My to musimy tłumaczyć. I to przez tłumacza przysięgłego może jeszcze. To jest skomplikowana rzecz. Ja pisałem nie tak dawno. Zajęło mi to 4 miesiące, przez które nic innego nie robiłem. Raport na temat GetBack. Tej fatalnej spółki, tego gigantycznego oszustwa. I tam właśnie był problem tego języka obrad Rady Nadzorczej. Teraz dalej. Czy pisać pełny zapis dyskusji, czy streszczenie? Ja zawsze odpowiadam ani, ani. Ale jest tak silne przekonanie, że należy pisać te dyskusje, nie wiadomo po co, że ludzie i tak będą pisać i mam nadzieję, że mi na grobie niczego nie napiszą w tym stylu. Jakie korzyści daje zapis przebiegu dyskusji? No takie, że ktoś mógł być na początek przeciw, ale dał się przekonać rozsądnym argumentom. Albo takie, że ktoś
był od początku przeciw i dawał odpór wszystkim rozsądnym argumentom i nie dało się go przekonać i uparł się jak osioł. Czy to są informacje istotne? Jak zbierają się mędrcy i czytają tak zwany minutes, czyli przebieg dyskusji Rady Polityki Pieniężnej, to jest wróżenie z fusów od kawy, co będzie z kursem, ze stopami za pół roku czy rok. Przepraszam. W wielu spółkach zachodnich nie produkuje się naszym sposobem głównie rezolucji, czyli uchwał, tylko się właśnie sporządza minutes, bo tam jest ważne, co ludzie mówią, no bo przecież tam kwiat narodu wchodzi do rad nadzorczych czy rad dyrektorów. No, nie jestem przekonany. Czy nagrywać dyskusję w formie audio albo wideo? Po co? Jest protokół. Oczywiście służby nagrywają sobie czasem dyskusje w niektórych radach nadzorczych czy zarządach, a czasem nawet nagrywają zawsze, bo muszą mieć coś do roboty, muszą uzasadnić fakt swojego istnienia. No to myśmy nagrywali posiedzenia spółki paliwowej na taką, a taką literę. O, mamy to nagrane, wszystko wiadomo. No ale co z tego wynika? To, że służby są potrzebne? No nie, niekoniecznie. Ja nie jestem przekonany co do nagrywania, a już metoda nagramy wszystko i spiszemy z taśmy, to jest trochę ubeckie, nieprawdaż? Wypowiedzi w dyskusji nie chronią przed odpowiedzialnością. Ktoś mówi, ja chcę, żeby zostało zanotowane, że ja mam tutaj wątpliwości. No i co z tego? Potem przychodzi do głosowania, rozgląda się taki po Radzie Nadzorczej czy Zarządzie, wszyscy głosują za, no to on dwoma rękami jest już za. Na co się zdały jego wątpliwości? Nie należy, moim zdaniem, protokołować przebiegu dyskusji. No ale oczekiwania nadzorców są inne, bo z kolei Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje w bankach tam przebiegu dyskusji. W związku z tym lepiej już pisać przebieg dyskusji przed dyskusją, żeby później wiadomo, czego się trzymać. Głupie to trochę, ale proszę pamiętać, mówi do państwa praktyk rynku kapitałowego, a nie urzędnik. No, ta różnica. A sprzeczność interesów. Niestety. W spółkach akcyjnych jest tych sprzeczności mnóstwo. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pewnie też, tylko ja mam większą praktykę w spółkach akcyjnych. Rada nadzorcza to jest środowisko naturalne konfliktów interesów. Przecież siedzi w Radzie Nadzorczej powiedzmy 6 osób, ale oni nie zawdzięczają swojego wyboru wyłącznie wybitnym kwalifikacjom, kompetencjom, doświadczeniu, kulturze prowadzenia dyskusji, ale temu, że ktoś ich do tej rady wepchnął. Ktoś miał na tyle głosów, żeby przeprowadzić ich wybór. W związku z czym gdzieś w tle czai się pewna nuta lojalności. Nie będę działał przeciwko podmiotowi X, no bo zawdzięczam mu wybór do rady. A niektórzy to nawet mają na wizytówkach napisane. Członek Rady Nadzorczej spółki takiej a takiej z ramienia takiego a takiego funduszu. No, a jak ten fundusz wyjdzie ze spółki, no to tak jak hinduska wdowa jest palona na stosie po śmierci męża, tak ten członek z ramienia jest odwoływany albo sam rezygnuje, wiedząc co go czeka. Więc jest rzeczą naturalną, że w Radzie Nadzorczej konflikt interesów jest normalny. Dlatego Rada Nadzorcza musi być wieloosobowa. Zarząd może być jednoosobowy. Może być. Rada nie.
Dlatego, że Rada Nadzorcza ma patrzeć na ręce nie tylko zarządowi. Także członkowie Rady mają patrzeć na ręce sobie nawzajem. I te sprzeczności interesów z interesami spółki są dosyć powszechne. I proszę posłuchać, co mówi na ten temat Kodeks Spółek Handlowych obecnie, a w przyszłości będzie podobnie. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, no albo członka rady nadzorczej, bo to są te same przepisy. No i teraz jego współmałżonka, krewnych, powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, to jest konieczne dołożenie, no bo dawniej było wiadomo, że jest współmałżonek i tam krewni i powinowaci. A teraz jeszcze bywają osoby, z którymi się jest powiązany. Może to nawet brzmi romantycznie. No i Kodeks Spółek Handlowych to uwzględnia. To w wypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka albo tych osób od członka, członek powinien ujawnić sprzeczność interesów. Ma ujawnić to. Bo to jest rzecz normalna. Nie można tego przykrywać. Ma ujawnić i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Ma się wstrzymać od udziału w rozstrzyganiu, a nie tylko od głosu w głosowaniu. On w ogóle nie powinien brać udziału w głosowaniu. On powinien powiedzieć, koleżanki, koledzy, ja wstrzymuję się od udziału w rozstrzyganiu sprawy. Wychodzę na czas dyskusji. Proszę swobodnie rozważyć wszystkie racje za i przeciw, a ja nie będę uczestniczył w głosowaniu. Nie wstrzymam się, no bo głos wstrzymujący się, jak wiadomo, jest kulawym głosem przeciw. I to jest obowiązek. On powinien tak postąpić. Natomiast on obligatoryjnie, fakultatywnie, może zgłosić to do protokołu. On może zażądać umieszczenia tego w protokole. Nie musi, ale może. I to jest kolejny element protokołu. I teraz jest pytanie, co należy protokołować wtedy? Opis konfliktu interesów? Czy wstrzymanie się od głosu w sprawie? Czy wstrzymanie się od udziału w rozstrzyganiu czy rozpatrywaniu sprawy? To jest istotne. Każda spółka robi to inaczej. Na ogół konflikty interesów próbuje się przykryć zielonym suknem stolika obrad rady. Niesłusznie. Jak powiadam, konflikt interesów w radzie jest zjawiskiem normalnym i nie musimy od razu wpadać we wstyd. Kolejny problem. Kto powinien protokołować? No, posiedzenie zarządu to jest zarząd przyprowadzi protokolanta. Na ogół to jest młoda kobieta z sekretariatu, ona tam pisze, nie rozumie tego, co pisze i to jest bardzo, bardzo mile widziane. Ale teraz jest posiedzenie Rady Nadzorczej. Otóż no, Rada Nadzorcza może poprosić, zarządzie przyślij mi protokolanta, a Rada Nadzorcza może też być wzięta w kleszcze statutu, który przewiduje, że sekretarzem Rady Nadzorczej jest pracownik spółki nie będący członkiem Rady. On jest sekretarzem, on protokołuje. Przychodzi pan Zenek na posiedzenie Rady Nadzorczej, wyciąga ołówki, mówi, no to spisane będą czyny i rozmowy. Mnie się to bardzo nie podoba. Ja uważam, że protokołowanie posiedzenia, które nie uwzględnia przebiegu dyskusji, jest rzeczą bardzo prostą i można to mechanicznie zaprotokołować przed końcem posiedzenia, bo tam się niczego nie redaguje. Nie trzeba redagować dyskusji, przykrawać głosów, czy starać się wydobyć z nich sens. A więc posiedzenie Rady Nadzorczej powinna jednak protokołować sama Rada. Znam przypadki, gdzie Rada Nadzorcza była protokołowana przez pracownicę ze spółki. Przychodziła później pani, oczy spuszczone mi, proszę pana,
Ja protokołowałem to. A później mnie prezes pytał o wszystko. Co kto mówił? A my proszę mówić wszystko, co jest w protokole. Protokołu nie będziemy utajniać przed zarządem. Natomiast co kto mówił, nie zostało zaprotokołowane, prawda? No to w porządku. A dziękuję, że mnie pani uprzedziła. Czasem zarząd instalował podsłuchy. Tak było kiedyś w PZU. Tak było kiedyś w nieistniejącym już Banku Przemysłowo-Handlowym. Gdzie se prezes zarządu urzędował w Krakowie. Rada Nadzorcza spotykała się w Warszawie, no bo przecież nie będą warszawiści tłuc się gdzieś na prowincję. No nie, no skąd. On zainstalował urządzenia podsłuchowe w gabinecie obrad Rady Nadzorczej. No i co? I odwołali go tak samo, jakby nie było podsłuchu. Posiedzenia komitetów Rady. To już zupełnie nie ma sensu, żebyśmy prosili o protokołowanie pracownika ze spółki, bo to możemy zrobić sami, członkowie komitetów. Zwłaszcza, że tam formalny protokół nie jest potrzebny. No i teraz pytanie o dostęp do protokołu. Czy Rada powinna mieć dostęp do protokołów zarządu? Bezwzględnie tak. Ja nawet wprowadzają zwyczaj, że na każdym posiedzeniu Rady, kiedy się zbieraliśmy w spółce, to jest inna historia. Czy posiedzenia Rady mają się odbywać w spółce, czy gdzieś poza nią. Na świecie jest praktyka, że posiedzenia Rady odbywają się w spółce, ale raz w roku Rada Dyrektorów odbywa posiedzenie poza spółką bez udziału tak zwanych executives, czyli członków Rady zajmujących się zarządzaniem spółką. Po to, żeby ich ocenić uczciwie własną pracę i ocenić zarząd. To się nazywa a day away, dzień na zewnątrz. Więc raz do roku. Natomiast u nas to wygląda tak, jeżeli spółka jest w Warszawie, członkowie Rady są z Warszawy, no to jasne, że Rada odbywa się w spółce. Jeżeli spółka będzie w Sanoku, czy Krośnie, czy Jeleniej Górze, a warszawiści są w Radzie Nadzorczej, to przecież im się nie chce. Przecież im się nie chce jeździć na takie posiedzenia. To oni by woleli, żeby te posiedzenia odbywały się w Warszawie. Przecież to są te same kwity, tak? Tylko, że traci się obraz spółki. Jeżeli nie odwiedzasz spółki regularnie, jeżeli nie ściśniesz dłoni paru ludziom, nie zagadasz, nie dasz się poznać. No ja, kiedy pracowałem w Radach Nadzorczych, przewodniczyłem im, byłem dosyć popularny medialnie, więc to mi ułatwiało, dawało rozpoznawalność. Nawiązywałem kontakty z pracownikami, dowiadywałem się ciekawych rzeczy. Wykryło się duży szwindel dzięki temu. Człowiek zajrzał w każdy kąt, bo miał prawo. Rada Nadzorcza ma takie prawo. Natomiast bezwzględnie powinno się odbywać posiedzenia co pewien czas w spółce, żeby mieć jej obraz przed oczami. A na posiedzenia Rady prosi się zarząd i mi proszę nam przedstawić wszystkie uchwały, które zarząd podjął od ostatniego posiedzenia. I w ten sposób zarząd nam referuje uchwały i my wiemy dwie rzeczy. Pierwsza, czym zarząd się zajmuje? Czym się zajmuje? No, była spółka, w której większość uchwał zarządu dotyczyła uchwały w sprawie zapomogi w kwocie 100 zł dla rodziny pracownika. No to są bzdury, to nie musi zarząd in pleno podejmować takich uchwał. Ludzie. Ale druga rzecz jest jeszcze ważniejsza. Czym się zarząd nie zajmuje? I tylko w ten sposób się możemy dowiedzieć, że skoro nie podejmuje uchwał w danych sprawach, to się nimi nie zajmuje. Oczywiście jako Rada mamy prawo wglądu do protokołów zarządu. Ale zamiast czytać te protokoły, możemy poprosić zarząd, żeby nam je zreferował.
Czy zarząd powinien mieć dostęp do protokołów rady? Tak. Uważam, że tak. W ogóle uważam, że zarząd powinien być zapraszany na posiedzenia rady. Pamiętam, gdzieś na początku lat 90. znalazłem się w spółce w Radzie Nadzorczej, gdzie pani przewodnicząca mówiła tak. Porządek obrad rozsyłam. On będzie taki. Poznanie sytuacji spółki, analiza wskaźników, podjęcie stosownych uchwał, spotkanie z prezesem. No ja się nie godziłem na taki porządek. Co to znaczy podjęcie stosownych uchwał? Co to znaczy spotkanie z prezesem? Dlaczego nie z zarządem? Dlaczego nie zaprosić specjalistów ze spółki? Jakie wskaźniki? Dlaczego my mamy poznawać spółkę tylko przez pryzmat wskaźników? No ale ta pani była po ekonomii i uważała, że wskaźniki się liczą, a ludzie nie. A ja jestem prawnikiem i historykiem i mam zupełnie inne historie, zupełnie inne doświadczenia. Przed Waterloo wskaźniki wskazywały, że Napoleon, a książę Wellington i generał marszałek Blücher zwyciężyli. Więc nie wskaźnikami się kierujmy, tylko rzeczywistym obrazem rzeczy. Dlatego zarząd powinien mieć dostęp do rady, a nie tylko do jej protokołów. To nie na tym rzecz polega, żeby wzywać prezesa zarządu na koniec posiedzenia rady i powiedzieć, proszę posłuchać to, 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 to i to. Nawet nie prosić go siedzieć. Albo w dużym polskim banku, w którym niestety jestem teraz w konflikcie, zarząd się wzywa pojedynczo przed oblicze rady. Pojedynczo. Bo im się wydaje, że co? Że oni są ważniejsi od zarządu? Bo mają prawo go odwołać? Na polecenie z góry oczywiście, bo bank jest państwowy. No, nie jest państwowy, jest wspólny. Nie jestem akcjonariuszem, bo taki głupi już nie jestem, żeby być akcjonariuszem spółki z dominującym udziałem Skarbu Państwa. Czy inwestorzy powinni mieć dostęp do protokołów organów? Moim zdaniem nie. Inwestor ze spółką spotyka się w innym trybie. Na walnym zgromadzeniu, w którym inwestor nie chce na ogół uczestniczyć, bo jest do tego zrażany, ale są przyzwoite spółki, które urządzają raz w roku Dzień Inwestora, i tam rzeczywiście otwierają się szeroko. No kochani inwestorze, otworzyłeś swój portfel. Chcemy, żebyś teraz otworzył swoje zaufanie przed nami. Ja co roku dostaję zaproszenia do Brzegu Dolnego. Tam jest spółka PCC Rokita, w którą kiedyś zainwestowałem pieniądze. No to różne są koleje. Czasem ona wyżej bywała notowana, teraz jak po środku, ale był czas, jeszcze miesiące temu, że żona mówi, a sprzedaj to w diabłu. Nie, to odrośnie. No i rośnie powoli. To oni robią dzień inwestora, zapraszają, przysyłają biuletyny, pokazują się. Chyba chcą pozyskać zaufanie. A cały rynek polega na zaufaniu. Dlatego ja nie wierzę w żadny produkt krajowy brutto. Ja wierzę w zaufanie krajowe netto. A zaufania krajowego netto coraz mniej. No, więc w spółce aktywnej tak jest, jak powiedziałem. A w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być jeszcze dopuszczona indywidualna kontrola udziałowca. No i wtedy to wszystko wygląda inaczej. Chociaż ostatnio wyłącza się indywidualną kontrolę udziałów. I na ten właściwie temat zostaje wyczerpany do czasu kolejnych pytań albo uwag, bo tutaj nie było nic zgłaszanego. Chyba, że nie pominąłem niczego. Zaraz. Aha, było pytanie. A nie lepiej w takiej sytuacji wskazać termin do podjęcia uchwały? No można wskazać termin przy rozsyłaniu projektu korespondencyjnego,
termin, no ale jak ktoś się nie zmieści w terminie, bo nie może. I co, będziemy czekać na niego w szpitalu, ale nie głosuje, nie zagłosuje. A ja mam już tutaj 6 głosów za, na 7 członków, to uchwała wchodzi w życie. Rozumiecie Państwo? A gdy jest praktyka podpisywania protokołu na następnym posiedzeniu? No dobrze, tylko tak, jeżeli to jest protokół gadatliwy, gdzie opisujemy dyskusję, już ludzie nie pamiętają, co kto powiedział, bo to przecież nie jest ważne, ale pani Jadzia i pan Karol będą chcieli tutaj poprawić, że on nie powiedział tak, tylko powiedział inaczej. A ambitny protokół odpowiada, a co pani mi tutaj opowiada, ja mam to nagrane i co, będziemy taśmę sprawdzać? Więc na następnym posiedzeniu można, tylko że może się okazać, że ja już mówiłem, rady nadzorcze to są drzwi obrotowe, ostatnio zarządy też. Następne posiedzenie to już tych ludzi może nie być. Czyli lepiej od razu. Jeżeli są wątpliwości, tutaj jest adres elektroandrzej@nartowski.pl. Można do mnie pisać. Na ogół odpisuję, chociaż kiedyś stwierdziłem, że komuś obiecałem i zaraz. Jeszcze są nieprzeczytane wiadomości. A, tak, żebym wiedział, co chodzi. To jak wtedy traktować te uchwały wpisane do protokołu? No, jak są uchwały wpisane do protokołu, a który nie został jeszcze podpisany? To jest bardzo dobra kwestia. Co ja robię w takiej sytuacji? Robiłem, bo ja już staruszek jestem, wycofałem się z czynnego udziału w radach nadzorczych, nie mam zdrowia na to, żeby jeździć po kraju. Uchwała została powzięta. Protokół nie został podpisany. Jestem przewodniczącym rady. Proszę sporządzić wyciągi z protokołu. I podpisuję za zgodność przewodniczący rady nadzorczej. Albo sekretarz może napisać za zgodność. I doręczyć zarządowi. Proszę to wykonać. Protokół jeszcze nie został podpisany, ale uchwała jest powzięta. Na uchwale są podpisy obecnych. Bośmy od razu zrobili drukuj tę uchwałę. Podpiszcie Państwo. Podpisujemy. A jeżeli nie zdążyli, to za zgodność. To jest kwestia przewodniczącemu. Trzeba zaufać. Chociaż bywali przewodniczący rad nadzorczych, którzy poszli do więzienia. Ale bardzo dziękuję pani Pauli za zadanie tego pytania. Podobnie jak poprzednie pytanie, bardzo, bardzo ciekawe. Więc teraz nie mam sygnału, że są nieprzeczytane czaty. I jest, proszę Państwa, jeszcze jedna informacja na tym slajdzie. To jest adres mojego blogu. Andrzej Nartowski o Corporate Governance. Tam jest blisko 700 albo 700 wpisów. Myślę, że ciekawych. To są na ogół artykuły z parkietu. Parkiet żyje parę dni, jeden dzień, może dwa. Te artykuły niektóre mają po 20 lat. Parkietu jeszcze nie było, jak ja już pisałem. Przepraszam. Parkiet już był. Parkiet się narodził z początkiem lat 90., a ja gromadzę na blogu teksty od roku 2000. Przepraszam. Tutaj jest adres tego blogu. No i kolejny slajd, już ostatni, porządkowy. To są najbliższe webinaria. W sierpniu, jak Państwo widzicie. Pięknym, gorącym polskim sierpniu. Staruszek siedzi w Krakowie, zdejmuje maskę na webinar, żeby go było lepiej słyszeć i nadaje. Będą zadania biura zarządu w procesie wspierania Rady Nadzorczej. To jest bardzo delikatna materia. Ja ją dzisiaj zasygnalizowałem gdzieś tam na marginesie kwestii, kto protokołuje Radę Nadzorczą. Ale przecież biuro zarządu ma wiele funkcji w spółce. Tam może coś iskrzyć na styku biura zarządu, rada nadzorcza. Jak tego uniknąć? Jak to uregulować, żeby było dobrze? O tym będę mówił. Jak zwiększyć efektywność rady nadzorczej?
powołano taki rządowy zespół. Mnie do niego nie wzięto, bo jestem staruszek. No, nie będę jeździł na posiedzenia, wiadomo. Ale swoje wiem, może nawet lepiej. I mam 10 praktycznych rozwiązań, o których rząd nie pomyślał. Następnie, współczesna rada nadzorcza na posiedzeniu. No, ona się zbiera i nie wykorzystuje pewnych możliwości skutecznego nadzoru. Co zrobić? No i wreszcie już we wrześniu otwieramy nowy rok szkoleniowy tematem współpraca zarządu i rady nadzorczej w spółce akcyjnej. Zapraszam do korespondencji. Ktoś miał wątpliwości, ktoś źle usłyszał albo chce, żebym wyjaśnił coś bardziej szczegółowego. A na razie serdecznie Państwu dziękuję.